Dobry wieczór, Tomasz Grudewski. Podsumujmy sobie rok 2021. Kto tak naprawdę zapracował na nagrodę? Wirtualną nagrodę, która będzie przyznawana przeze mnie komuś, kto zasłużył na to, żeby w roku 2021, za rok 2021 otrzymać taką nagrodę. Bądźmy szczerzy, kto najwięcej przyglądał się władzy, kto punktował władzę, kto walczył o to, żebyśmy mieli dostęp do informacji publicznych. Kto odważył się, żeby zacząć o tym mówić, pisać? Konin, mam prawo wiedzieć. Pan Krzysztof Pietruszewski. Moim zdaniem człowiek, który najwięcej robi dla tego miasta, otwiera ludziom oczy i publikuje to, co powinno nas interesować, to, o czym nie wiemy, a przynajmniej nie mamy czasu się przyjrzeć i nie mamy czasu na to, żeby to wszystko zweryfikować. Ten człowiek robi to za nas i powinniśmy docenić to. Ja wiem, że możemy zwrócić uwagę na to, że dany człowiek pracuje poprzez fundacje, które wspierają takie działania itd., itd. Ale ten człowiek wywiązuje się z tego i ten człowiek stara się pokazywać, jak jest. Stara się sądownie walczyć o to, żebyśmy wiedzieli i usłyszeli, zobaczyli, przeczytali, jak jest. Który z radnych został zatrudniony, który z radnych podpisał umowę, kiedy ta umowa była podpisana, na jaką sumę i tak dalej. Odbywają się właśnie takie najróżniejsze pisemne informacje właśnie na profilu Konin, mam prawo wiedzieć, też na prywatnym profilu pana Krzysztofa. I dzięki temu możemy dowiedzieć się bardzo wiele, a przynajmniej ktoś poruszył ten temat, który oczywiście był taką tajemnicą Poliszynela. No cóż, uważam, że takie rzeczy powinni poruszać radni, ale nie będę tutaj wymagał za dużo w momencie, kiedy jest zależność polityczna, kiedy nie ma rozkazu od góry i dany radny albo nie wie, jak to do tego podejść, albo liczy na to, że zrobi ktoś za niego. Właśnie pan Krzysztof to robi i uważam, że robi bardzo dobrą robótkę. W czasach, kiedy uważam prywatnie, kiedy, no cóż, pewnego rodzaju sumy trafiają do mediów niepublicznych, kiedy niezręcznie jest po prostu o tym mówić, kiedy tak naprawdę trzeba przyłożyć się do tego, żeby zerknąć, dostrzec, przeczytać, podsumować, podliczyć, dokładnie to przeanalizować, zrobić z tego artykuł. To jest bardzo dużo, może zbyt czasochłonne, może zbyt szerokie horyzonty. Nie będę dyskutował na ten temat. Uważam właśnie, że pan Krzysztof Pietruszewski robi bardzo dobrą robotę. Właśnie. Następny temat, kwestia ronda. Ulica Kleczewska, Brunatna. Radny Jarosław. Jarosław Sidor. Radny tutaj z dzielnicy Niesusz starał się i stara się cały czas o rondo, żeby powstało tam rondo, żeby powstało skrzyżowanie, żeby tiry, które wjechały na ulicę Kleczewską, żeby pojechały prosto Kleczewską, żeby skręciły później na Brunatną i żeby właśnie tamtą trasą jeździły. I problem polega na tym, że nie ma pieniędzy, podobno nie ma pieniędzy na to, żeby zrobić właśnie taki prawidłowy, bezpieczny skręt w prawo i wyjazd z ulicy Brunatnej na ulicę Przemysłową. Jak na razie ten wjazd i wyjazd jest mało bezpieczny, mało finezyjny. Brakuje podobno pieniędzy. Ja mam taką koncepcję, taki pomysł, takie, jak to mówił policjant, który mnie kiedyś tam zatrzymywał i wsadził do radiowozu i wywiózł na komendę. On ma takie podejrzewanie. Więc ja mam podejrzewanie, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, żebyśmy pomyśleli wreszcie nad tym, żeby ciąć koszty. Żeby ciąć koszty w mieście Konin, żeby te pieniądze, które są potrzebne, poszukać, gdzie są te pieniądze. Te pieniądze są, moim prywatnym zdaniem, w zbędnym utrzymywaniu Straży Miejskiej. Ja uważam prywatnie, że jest to służba nam niepotrzebna.
zbędna całkowicie. Uważam, że powinniśmy zacząć myśleć nad tym, żeby zlikwidować. A te pieniądze, a to jest niemało, przeznaczyć właśnie na inwestycje tego rodzaju, tudzież przesunąć je zupełnie gdzie indziej. Na przykład na rolę dzielnicowych. Szczerze mówiąc, ja nie widziałem dzielnicowego w hrabstwie Niesusz. Ja nie wiem, kto jest dzielnicowy. Ja nie widziałem, żeby on przez ostatni rok, 2021, przeszedł się, porozmawiał z mieszkańcami, żebym ja go poznał, żebym mu podpowiedział, co się dzieje, żebym mu przedstawił realia osiedla. Nie wiem, kto jest dzielnicowy. Być może nie ma czasu, być może za mało jest przeznaczone na dzielnicowych. Można by przesunąć te pieniądze na dzielnicowych, tudzież właśnie te pieniądze z likwidacji Straży Miejskiej. Moim prywatnym zdaniem, to jest taka moja koncepcja, przesunąć właśnie na to, żeby zrealizować to skrzyżowanie na ulicy Kleczewskiej i ulicy Brunatnej. Myślę, że jest to do przemyślenia. Myślę, że jest do przemyślenia. No powiedzmy, taka składnia może być. A w każdym razie chodzi o to, żebyśmy zaczęli ciąć koszty. To jest apel do radnych. Niech pomyślą nad tym. Następny temat to jest kwestia publikacji. Po raz kolejny mówię o tym. Publikacji posiedzeń Rady Miasta i Komisji na portalu YouTube na licencji Creative Commons z zaznaczeniem, że można wycinać fragmenty. W momencie, jak publikujemy na YouTubie, tam jest pytanie, czy będzie można wycinać fragmenty. I z tym zaznaczeniem. Czyli wrzucić te posiedzenia Rady Miasta na kanał YouTube'owy. Utworzyć. To nie jest problem. Kwestia wrzucenia posiedzenia Rady Miasta to jest około pół godziny. Jeśli jest jakiś problem, to ja mogę umieć osoby odpowiedzialne w urzędzie za właśnie coś takiego i żeby wreszcie wrzucały. Mam nadzieję, że umowa z mediami, które zajmują się transmisją, które dały licencję na transmisję, jest właśnie na zasadzie takiej, że do materiału prawa ma każdy. Ponieważ każdy z nas, mieszkańców, opłaca budżetowo ten cały koncept. To my utrzymujemy to wszystko i powinniśmy posiadać do tego dostęp w domenie publicznej, a przynajmniej na licencji Creative Commons na kanale YouTube'owym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że problem polega na tym, żeby ściągnąć, przede wszystkim znaleźć posiedzenie Rady Miasta na tym kiepskim playerze, na tym kiepskim materiale. Żeby to ściągnąć, też jest problem. I teraz, żeby znaleźć wypowiedź danego radnego i żeby ten fragment wyciąć, ja muszę mieć odpowiedni materiał, program, żeby to wyciąć. Ja potrafię to robić. Ale w momencie, kiedy ktoś nie potrafi, to musi szukać tego fragmentu i tak dalej. Jeśli byłoby to na YouTubie, to nikt nie musi wycinać. Radny Sidor w momencie, kiedy wypowiadał się na posiedzeniu Rady Miasta, jeśli byłoby to na YouTubie, to podałby link udostępnij, nacisnąłby udostępnij i zaznaczył udostępnij od tego momentu, czyli w tym momencie, w którym on zaczyna mówić, robi stop, udostępnij, zaznacza od tej godziny i minuty, tworzy się link specjalny i wrzuca na YouTube'a. I wtedy nie ma problemu, żeby mógł u siebie na Facebooku publikować, co on powiedział, a następnie co odpowiedział, następnie jakie zadał pytanie. Link po linku mógłby udostępniać. Ja, jako osoba, która chciałaby z tych linków złożyć całość roczną wystąpień radnego, mógłbym sobie po kolei wszystkie fragmenty ściągać i łączyć je. Dzisiaj niestety jest to znacznie utrudnione. I nie interesuje mnie to,
że posiedzenia Rady Miasta są na jakichś innych mediach. Po pierwsze, nie jest nigdzie napisane, na jakiej zasadzie, na jakiej licencji. I przede wszystkim to my, jako mieszkańcy, powinniśmy mieć dostęp do tego, żeby całkowicie za darmo móc. Po pierwsze, ściągać, po drugie, miksować, po trzecie, publikować. Taka prośba do radnych, żeby wreszcie poruszyli i doprowadzili do tego, żeby posiedzenia Rady Miasta były publikowane przez urząd, odpowiedni wydział, na kanale YouTube. Taka prośba. Ponieważ wszystkim to ułatwi, a zwłaszcza w czasie okresu wyborów, to właśnie każdy z radnych będzie mógł z kanału YouTube publikować własne wypowiedzi. A też my, jako mieszkańcy, będziemy mogli cofnąć się do okresu, w którym dany radny głosował, mówił coś na dany temat w sposób taki, a nie inny. Ja wiem, że to będzie bardzo trudne, żeby do tego doprowadzić, ponieważ daje to tak zwaną wolność dostępu do informacji. To też jest informacja, że ułatwiłoby to doskonale przyglądanie się temu, jak pracuje radny, ile razy wystąpił, jak się wypowiadał, że można będzie to opublikować od danej sekundy w danym dniu itd., itd. Jednak jest to najważniejsza prośba, która została przeze mnie w ostatnim okresie tutaj kierowana do radnych. Doprowadźcie wreszcie do tego, żeby posiedzenia Rady Miasta i komisji były na kanale YouTube'owym. Ponieważ Kleczew posiada coś takiego. Kazimierz słynny, prowadzony naprawdę perfekcyjnie, doskonale. Bierzmy wzór z gmin, które już doprowadziły do tego, że taka zwykła cyfryzacja, poziom XXI wieku istnieje też i u nas. Ja wiem, że jest obawa, że ludzie za dużo będą tutaj komentować, że wreszcie zobaczą, jak to wszystko funkcjonuje, bo dotychczas to trzeba wejść na konin.pl chyba, poszukać Rada Miasta, posiedzenia Rady Miasta, później następny link, później otworzyć to, poczekać, przesunąć, znaleźć ten fragment, gdzie radny się wypowiedział. Kochani, takie numery to były na początku 2007. Pamiętam, bo wtedy zaczął się ten cały internet w naszym kraju. W roku 2011 już można było ładnie, pięknie to wszystko właśnie w ten sposób udostępniać. W 2015 naprawdę większość gmin już miała na YouTubie swoje własne posiedzenia Rady Miasta. Później, kiedy wszedł przepis, moim zdaniem, no, słuszny, chociaż kiepsko w naszym mieście rozwiązany, no, czas najwyższy, żebyśmy mieli właśnie posiedzenia Rady Miasta na kanale YouTube'owym. Pieniądze, myślę, że powinny się znaleźć, jeśli chodzi o skrzyżowanie Kleczewska Brunatna. Pomyślmy jeszcze, drodzy Państwo, nad tym, czy sami, osobno, każdy z Was, niech pomyśli, po co nam Straż Miejska. Bo nie rozumiem, po co. I tu jest właśnie pieniądz, którego szukamy. Pieniądz, który potrzebny jest, żeby zrobić na przykład skrzyżowanie Kleczewska-Brunatna, ewentualnie doinwestować dzielnicowych, których ja nie widzę w Niesłuszu. Czas najwyższy, żeby się pojawili, żeby się rozejrzeli, żeby zaczęli pytać, bo źle się dzieje. I czas najwyższy, żebyśmy zaczęli o tym mówić. Dziękuję bardzo i miłego 2022 roku. Tomasz Godlewski.